Dzień dobry, panie senatorze. Zapinamy pasy. Panie senatorze, witamy w programie Międzymiastowe. Dzisiaj moim i państwa gościem jest senator Stanisław Kogut, senator 4 kadencji już, człowiek od lat związany z osobami niepełnosprawnymi. Panie senatorze, jak wiemy, w zbliżających się wyborach kandyduje pan na senatora z własnego komitetu wyborczego. Skąd ta decyzja i przede wszystkim, co było motywacją do tego, aby jednak stanąć w wyborcze szranki? No po pierwsze, bardzo dużo ludzi, którzy mnie spotykali, no pytali się, czy będę startował i po prostu namawiali mnie na startowanie do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Druga sprawa, no najważniejszym suwerenem w wyborach jest naród i w związku z tym niech wyborcy zweryfikują tą całą moją działalność, czy ta działalność jest korzystna dla nich, czy nie, i korzystna dla Polski. Dlatego uważam i uważałem, że skoro jest tak duże poparcie, tak duże zapytanie, czy będę startował, podjąłem decyzję o startowaniu. Jak wiemy, ciążą na panu prokuratorskie zarzuty postawione w 2017 roku. To nie było jakieś zniechęcenie tego, żeby jednak może potocznie, kolokwialnie mówiąc, odpuścić? No powiedzmy tak, no po pierwsze, no ta decyzja to jest decyzja niezawisłego sądu. Ja wierzę, że sąd podejmie decyzję korzystną dla mnie i to nie miało jakiegoś wpływu takiego, żeby mnie blokowało, żeby nie startować, bo uważam, że no, niezależny sąd, tak jak powiedziałem, podejmie decyzję, niezależna prokuratura, bo oni składają wniosek i w ten czas sprawa, tak powiedziałem, wyjaśni się, jest przekonany pozytywnie dla mnie. Jest pan też gotów do złożenia immunitetu, jeżeli taka będzie potrzeba? Zdecydowanie tak, bo jak wszyscy państwo wiecie, no to przecież ja złożyłem immunitet. Nie odbierano mi immunitetu i no ja złożyłem immunitet w roku 2017 i w związku z tym dobrowolnie zrzekłem się immunitetu. I tutaj jeżeli zostanę senatorem RP, też dobrowolnie zrzeknę się immunitetu. Panie senatorze, był pan zawsze związany z osobami niepełnosprawnymi. Jak teraz wygląda działalność senatora Stanisława Koguta? Jeżeli chodzi teraz o fundację, to powiedzmy tak, no jest tam nowy zarząd, którą kierują mnie panie wiceprezes. Ja jeżeli jestem zapraszany na uroczystości osób niepełnosprawnych, to zdecydowanie no, jadę na to spotkanie i występuję z osobami niepełnosprawnymi. Mamy działalność osób niepełnosprawnych. Jak wyglądały w ogóle pana początki? Jak to się zaczęło? Skąd w ogóle? Bo to były lata 90. No to w ten czas pomysł był jednoznaczny, no, żeby pomóc ludziom w potrzebie. No i zdecydowałem, że będę pomagał osobom niepełnosprawnym. No to pierwsze przecież początki, to tak jak pan powiedział, były lata 90. No pierwsze to było rozbudowa szkoły w Stróżach podstawowej. Przecież ja pamiętam, jak myśmy na dokumentację zbierali złom, żeby z pieniędzy zdobytych za złom pokryć koszty dokumentacji. Później stopniowo myśmy rozpoczynali tą już szerszą działalność, kiedy powstała fundacja. Po powstaniu fundacji no powstawało pierwsze, to było powstawało przedszkole, później była no, cała modernizacja dworca kolejowego na ówczesne czasy, no to był bardzo super nowoczesny, bo teraz każdy dworzec tak wygląda, dla nikogo to nie jest nowość. Następnie no, powstało te duże centrum, które państwo jak jeździcie, to widzicie w Stróżach, Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjne. Następnym działaniem to była budowa hipoterapii i hospicjum. Później na końcu powstał ośrodek dla ludzi chorych na stwardnienie rozsiane, no i budowa tego ośrodka na autyzm. Także takie była działalność całej fundacji. Słuchając tego wszystkiego, co pan mówi, nasuwa się jedno. Był pan jednym z ojców założycieli, można powiedzieć, twórcą Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach. Tak, tak. No to powiedzmy tak. No ja byłem prezesem zarządu, bo jest Rada Fundatorów i Rada Fundatorów
o wszystkim decyduje. No ja jako prezes zarządu ze wszystkim musiałem się zwracać do rady fundatorów o pełne poparcie. No bo powiedzmy, że tam miałem kompetencje do 10 000 zł, ale powyżej 10 000 zł trzeba było podejmować uchwały rady fundatorów. Jeżeli mówiliśmy jeszcze o pana działalności, myślę, że warto wspomnieć o pana zaangażowaniu w samorząd. Tak naprawdę jest pan uczestnikiem życia samorządowego w regionie. No tak, bo ja od początku najpierw byłem radnym miasta i gminy Grybów, później po rozdziale to już była sama gmina Grybów, następnie byłem radnym sejmiku wojewódzkiego 2 kadencje, no i później już wystartowałem w wyborach i tak do dziś jestem senatorem Rzeczypospolitej Polskiej. Ostatnie miesiące senatora Stanisława Koguta, na czym przebiegały? No ostatnie miesiące to powiedzmy tak, no jak byłem zapraszany na spotkania, to jechałem na każde spotkanie, na które mnie zapraszały. No powiedzmy, bardzo duża ilość samorządów mnie zapraszała. Zapraszały mnie także inne instytucje, w związku z tym jeździłem. No jeżeli chodzi o moją taką bieżącą działalność, no to powiedzmy tak, no tak powiedziałem, no raczej skupiałem się na domu, rodzinie, no bo jeżeli był nowy zarząd, no to działania fundacji były podejmowane już przez nowy zarząd. Jak wiemy, kandyduje pan z hasłem inni obiecują, a ja robię. Hasło, które towarzyszy panu już chyba od początku. Nie, no to hasło jest inni mówią, a ja robię. W związku z tym to hasło towarzyszy mi od początku, no bo jednak mogę się pochwalić tym, co zrobiłem na tej pracy. Chyba trochę było tak, że nie mam się czego wstydzić. Ostatnie tygodnie kampanii wyborczej. Czy ciężko było zebrać podpisy poparcia pod własnym komitetem wyborczym? Jeżeli chodzi o własny komitet wyborczy, to ciężko nie było, bo to faktycznie no, pozbierane zostały te podpisy bardzo szybko. No, mało było takich ludzi, którzy by na prośbę, żeby podpisali, żeby nie podpisali. Także ja uważam, że to nie było wielkiego problemu. Czyli spotykał się pan tak naprawdę z życzliwością, która potwierdza to, że kandydować warto. Tak, tak. Spotykałem się z ogromną życzliwością i faktycznie no, trzeba powiedzieć, że kandydować warto, bo jednak ludzie nie byli jakby negatywnie nastawieni do tej zbiórki, do tej podjętej decyzji. Wiemy, że kampania wyborcza to też taki czas, kiedy jest taką walką. No tutaj akurat jedziemy przez Jankową, widzimy banery wyborcze akurat w całości, ale te banery są niszczone. Jak pan podchodzi do tego, że coś się niszczy? Jeżeli jak pan podchodzi w ogóle do właśnie do tej takiej no, wojny wyborczej? Ja powiem tak, że dla mnie to jest coś niezrozumiałego. Nie powinno się niszczyć niczyich banerów. Wyborcy i tak oddadzą głos, na kogo uważają. No takie niszczenie banerów to według mnie to jest naprawdę, no nie powinno takie rzeczy mieć miejsce, bo to nie w moim stylu. Ja niczyjego baneru nie zniszczyłem, ani powiedziałem tym, którzy pracują dla mnie, żeby żadnego baneru niczyjego nie zniszczyli. Jeżeli wyrażą zgodę na powieszenie na płocie mieszkańcy, no to nawet jak jest baner konkurenta, to żeby powiesić mój baner przy banerze konkurenta. Choć ja spotykam się, no, że tak pan powiedział, że banery, bardzo dużo, ilość banerów się niszczy. Jak wiemy, Prawo i Sprawiedliwość wystawiło w obecnych wyborach kandydata Wiktora Durlaka. Wiktor związany był z pana osobą, był pana współpracownikiem, był współpracownikiem Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Stróżak. Czy można powiedzieć, że to taki policzek dla pana? Ja powiem tak, ja nie oceniam nikogo z podjętych decyzji. No każdy podejmuje decyzję i w związku z tym no, podjął taką decyzję i tą decyzję ja szanuję i tej decyzji naprawdę nie komentuję, bo trudno, żebym ja to komentował. Choć może powiedzmy tak, no można powiedzieć jedno, że każdy jest kowalem własnego losu. Sytuacja w państwie, sytuacja gospodarcza państwa. Co należałoby jeszcze zmienić, co należałoby zrobić? No powiedzmy tak, jeżeli chodzi o tą moją czwartą, bo teraz była
czwarta, piąta kadencja, jeżeli wygrałbym, no to po pierwsze ja uważam tak, że należy bardzo mocno postawić na turystykę, bo po pierwsze no nasze tu region nigdy nie będzie regionem wielkoprzemysłowym i no trzeba na turystykę, w związku z tym no z tego jasno wynikają sprawy polityki transportowej, no bo jednak do tego regionu trzeba bardzo szybko dojechać, a jak wszyscy wiemy, no ten dojazd jest bardzo ograniczony, bo jeżeli z Warszawy jedzie się do Krynicy prawie no czasem na dni 6 i więcej godzin, czy do Zakopanego, to jednak na ten wypoczynek weekendowy, sobotni, niedzielny, no musi to być szybszy dojazd, żeby ci turyści do nas przyjechali, bo jak nie, to pojadą w inne kierunki, tam gdzie warunki transportowe są faktycznie lepsze. No druga rzecz, to tak jak powiedziałem, musi być lepiej także rozwiązany problem osób niepełnosprawnych, no bo nie może być też tak, że osoby niepełnosprawne są jakby odpychane na bok, to trzeba ustawowo te problemy rozwiązać, żeby osoby niepełnosprawne także były zadowolone z podejmowanych decyzji. A czy jest coś, co jeszcze można by było zrobić na przykład dla samorządów, które tutaj są? Nie wiem, Gorlice, Grybów, Nowy Sącz? Powiedzmy tak, no wiele rzeczy można jeszcze dla samorządów zrobić, bo samorządy, ja oceniam to tak, że obojętnie jaki rząd rządzi, jaka jest koalicja, to zadania są dawane samorządom, ale za tym jakby no, muszą mieć środki, bo jak nie będą swoje środki, to samorządy po prostu no, nie wytrzymają finansowo tych wszystkich rzeczy, no bo jednak trzeba powiedzieć, że samorządy, no one podejmują naprawdę bardzo demokratyczne decyzje i to samorządy decydują, gdzie najlepiej jest coś zrobić, no jeżeli chodzi o sprawy Gorlic czy Nowego Sącza, to wiemy, no tu powiedziemy o tej polityce transportowej, no jeżeli chodzi o Gorlicę, to ta autostrada czy trasa szybkiego ruchu, ta Karpatia, no faktycznie by pasowało, żeby było bardzo dobre połączenie z Gorlicami, bo jak pamięta pan, wiele było takich spotkań, gdzie mieszkańcy Gorlic narzekali, że są po prostu wykluczeni odcięcie od świata, bo nawet do Krakowa czy do Rzeszowa nie mieli czym dojechać. Mówimy o Via Carpatia w stosunku do Gorlic, a co z Sądeczanką? No powiedzmy tak, jeżeli chodzi o Sądeczankę, to tam byłyby warianty, 5 wariantów rozpatrywane i konkretnie miała być wybrana jedna ostateczna decyzja i w związku z tym no, ta decyzja musi być szybko podjęta, żeby ta Sądeczanka została uruchomiona, bo ja nie chcę to, że to jest traktowane cały czas jako obietnica wyborcza, a później to znika z planów rządowych, bo to też można tak powiedzieć o podwężu piekiełku, przecież te projekty to już były za czasów marszałka Piłsudskiego i to wszystko aż do dzisiejszego czasu się ciągnie, bo albo uzgodni nieba, albo wejdzie inna trasa, czy że pamiętam jak były rządy SLD, Unia Pracy, gdzie faktycznie no wtedy wszystkie pieniądze poszły na E30, to jest Terespol Zgorzelec, a ta linia jakby odeszła jakby na drugi plan i to w końcu trzeba zrealizować, no bo jak to co mówimy o turystyce, to musi być szybki dojazd. No dzisiaj to jest podstawa. Jeżeli chodzi o kampanię na finiszu, jakie plany, jaka puenta, jakie słowa? No nie, no to powiedzmy tak, no jeżeli chodzi o kampanię na finiszu, to ta kampania przebiega zgodnie z planem. No nie ukrywam, że no ostatnie te 20 dni to trzeba jeszcze bardzo ciężko popracować na spotkaniach z wyborcami i dalej ta kampania będzie kampanią raczej przyjazną, a nie agresywną. Bo przecież widzimy, co się w Polsce dzieje, jaka jest bardzo ostra kampania agresywna w stosunku jedni do drugich. No ja nie chcę tego powielać, chcę, żeby ta kampania była spokojna. Na koniec przypomnijmy, moim i Państwa gościem był senator Stanisław Kogut. Dzisiaj w drodze do Krakowa, wkrótce na miejscu. Pozdrawiamy.